witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku znajdujemy się na driftingowych mistrzostwach Polski. Będę chciał Wam troszkę tutaj opowiedzieć o samochodach, pokazać je. Znajdują się tu 1000-konne driftowozy, także plejada gwiazd driftu. Będziemy to wszystko relacjonować. Sobie to wszystko zobaczycie. Zapraszam. Mamy tutaj auto Kuby Przygońskiego, także za chwilę postaramy się z nim porozmawiać, opowie nam trochę o aucie. Chcielibyśmy się dowiedzieć coś na temat Twojego samochodu, jaką wagą i mocą dysponuje. Tutaj mamy Toyota GR86, samochód o przezwisku Diabeł, czerwone lampy. Samochód ma 900 koni, 900 momentu, waży 1200 kg i tak naprawdę jest to profesjonalny samochód do driftu, zbudowany cały z niebieskiego karbonu, dwa zaciski z tyłu, karbonowy fotel, naprawdę potężna maszyna. Można zdradzić koszt budowy takiego samochodu? Taki koszt budowy takiego samochodu to jest około w tej chwili 1 000 000 zł. Nie przeszkadzamy, lecimy super dalej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dzięki. Idziemy teraz zobaczyć autko poczciwego Krzycha, jest to BMW M2. Poczciwy Krzychu teraz założył nową okleinę na auto, także mega fajnie to wygląda. Idziemy obejrzeć. Jak widzicie, mamy tutaj Lamborghini Huracan Evo dysponujący silnikiem 5.2 o mocy 640 koni. Jest to moje marzenie, także mam nadzieję, że już niedługo będziecie mogli takiego zobaczyć. I zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału Piąteczka. Zabieram Was teraz blisko toru, także będziemy widzieć cały przejazd tutaj taki boczny, z bardzo bliska. Także chodźcie, zobaczymy to. Event Speed Games to nie tylko zawody driftu, są tu też helikoptery, sportowe samochody, ale także ponad 20 food trucków. Zaraz zobaczymy, co tam dobrego dla nas przyszykowali. Zobaczcie, ile tu tego jest. Ciężko było nam cokolwiek wybrać, ale zdecydowaliśmy się na burgerki od Pasi Bus, także przetestujemy je. Chce się tu u Was przelecieć? Nie, tak, jak najbardziej, tylko będziemy dodatkować teraz. Jak widzicie, sporo się tu dzieje. Są sportowe samochody, drift, a my zabieramy Was do helikoptera i lecimy Wam pokazać to z góry. Zapraszam. Ekstremalnie poprosimy. Ekstremalnie. Na pewno bezpiecznie, to gwarantuję. Każdy ma poziom swojej, że tak powiem, próg ekstremalności. Ja. Yep.
Słuchajcie, jesteśmy już po przelocie. Mega adrenalina, zajebista atrakcja. Także ja jestem szapoba po prostu. Brak mi słów. Mamy przed sobą dla was trzy zadania. Naukę driftu, naukę jazdy na czas, naukę bezpieczeństwa. Więc tutaj z tym zaczynamy. Dodatkowo później będziemy mieli kwalifik do wielkiego wyścigu. Zawsze z wami będzie w środku instruktor, który będzie pomagał, ratował, sugerował. Więc proszę się jego słuchać. I zabawy. Tak naprawdę super jest to, że możemy pokazać, że sport, motorsport jest fajny, że samochodami można się fajnie ścigać, że wy się tym interesujecie i właśnie tak naprawdę kibice zrozumieją, na czym polega bezpieczeństwo w autach, ale też, że samochodami można naprawdę fajne rzeczy robić. Więc rozpoczynamy Speed Games Gwiazd, wielkie gratulacje i zaraz siadamy do samochodów. Auta już na starcie, także za chwilę ruszą. Będziemy to wszystko relacjonować dla was, także zostańcie z nami. A już 16 maszyn zapraszamy do i zmierzy się na motorze. I zobaczymy, jak poradzą sobie 88 Ferrari SF90 i wiele, wiele, wiele innych. Słuchajcie, przed wyścigiem będzie jeszcze pokaz samochodów. Mamy tu Jaguar F-Type'a, Mustanga w Cabrio, Chevroleta Camaro, RS3 nową i Mercedesa GT Era. Także zobaczcie, jakie to są furki. Jest też Ferrarka 488 Italia. Podejdźmy do niej i zobaczmy, jak ona się prezentuje. Kozacki wydeszek, mega auto. Nie wiem, który to jest rocznik, ale wygląda bardzo dobrze. Przyciemnione lampki, fajny sportowy samochód. Sportowe fotele, szybka, ciemna, nielegalna AMG, 4-litróweczka, fajny kolorek, zielony, dokładeczki karbonowe i nowe RS3 od Kickstera. Polega na tym, że walczy się o moc, ale walczy się też coraz bardziej o wagę. Bo te auta, inaczej, w pewnym momencie, jeżeli dochodzimy do takiej granicznej, wiesz, wartości mocy maksymalnej, którą może produkować, znaczy wytwarzać dany silnik, czyli dochodzimy do tych, wiesz, wartości, powiedzmy 1000 koni i tak dalej, to już nie ma, ciężko jest o pole do kolejnego rodzaju samochodów, stąd zaczęły pojawiać się wody techniczne, które bardzo mocno rzuca się w oczy i zawsze, gdy się gdzieś pojawia, to też się pojawia, nawet w mokry fragment trasy ma okazję te opony schłodzić. Oczywiście, drogą sobą, czy tak naprawdę, oczywiście jeśli chodzi o trasę driftingową, czyli ten fragment, nie cały proszę, bo jakieś ludzi trasę driftingową, tak de facto, to są tych Mopot będzie to jeden z najcichszych przejazdów podczas tekła. Będziemy mogli usłyszeć piękno tego sportu, będziemy mogli usłyszeć poprzez to, jak zacznie palić opony. Na razie trwa takie zapoznanie z trasą, bo nie, tam kontrola trakcji chyba nie pozwala na razie na to, żeby cokolwiek... Tego nie ma, no bo nie ma sprzęgła, tak? No bo nie ma skrzyni manualnej, tylko oczywiście za to mam prawdopodobnie skrzynia jednobiegowa. Wydarzyć. 6, 5, 4, 3, 2.
2, 1, czekamy na światło, gdzie zobaczymy światło, jest zielone i ruszają trochę start przyspany, ale już tutaj zaczyna się mieszać, zaczyna się kupowanie na jedynce, dobra faza, dobre cięcie do pierwszego zakrętu, tam szeroko idą pozostałe samochody, teraz szykana, byłaby sytuacja niemal w której doszło do uderzenia, na dwójce Karolina Pizarek-Salada, czwórka, to Murcik z tej chwili miejsce trzecie, więc Murcik tam się nieco przebiła, wykorzystała okazję i szansę na to, by wyprzedzać, na razie bardziej kotłuje się z tyłu niż z przodu, tutaj widać, że Ewa Zawada, która objęła prowadzenie właściwie już od razu niemalże po startu wyścigu, nie przespała tego startu, buduje sobie przewagę. Zatem wyścig i rywalizacja będzie toczyła się o te dalsze miejsca. Widzimy, że ta dysproporcja staje się też coraz większa na torze, bo widać, że najszybszą Ewę Zawadę od ostatniej zawodniczki dzieli już niemal 1/3 kółka toru. A to nie jest mało. I poszły już separatory poleciały. Nie widzieliśmy tego na kamerze w zbliżeniu, ale widzieliśmy to na kamerze live. Na szczęście nie ma tam uszkodzeń. To jest oczywiście plastikowy separator, który nie jest ciężki tak naprawdę i na razie widać, że też z czwórką naciska Murcik. Murcik jest na trzecim miejscu, teraz Murcik atakuje od wewnętrznej, atakował teraz oczywiście przejście przez szykanę, tam trzeba znaleźć miejsce. Murcik bardzo ładny, bardzo czujnie i separatory potrącone i tak bardzo spektakularnie schodzi Murcik. Bardzo te separatory. Dobrze przycelowała, mamy czerwoną flagę na torze! O cholera, dachowanie. No i wykrakałeś, widzisz, mój drogi, tak się to potoczyło. To nie ma co. Ale zajściu. Cześć, halo Speed Games, halo Kuba, czekamy na jakiś wywiad, na gorąco, na szczęście nie jest potrzebna żadna pomoc medyczna. Sytuacja się stała, nikt nie wiedział co robić, wszyscy od razu wybiegli, więc bardzo się cieszymy, że nic się nie stało, jesteś w formie, dobre tempo, więc gratulacje i trzymajmy kciuki za tak odważne zawodniczki. Dziękujemy. Oficjalne potwierdzenie. Zebrali się tutaj influencerzy pod podium, żeby po prostu odebrać swoje nagrody, porobić sobie zdjęcia. Także fajna zajaweczka, fajny weekend, polecam. Trzecie miejsce, brawa! A to jest lepsze. Przeszła przez metę na dachu, ale przeszła. Brawa! Do góry nogami. Karolina Pisarek-Sala, wielkie brawa! Brawo! Zwyciężczyni naszego wielkiego wyścigu kobiet! Dobra faza, wielkie brawa! Kategoria mężczyzn zajmuje Seweryn Piełpin. Seweryn, brawo! Srebrny medal, Adam Trójkowski, brawa! Zwycięzca naszego wielkiego wyścigu mężczyzn. Uwaga, uwaga! Przyjechał po raz pierwszy, ale może i nie ostatni. Przemek Pro, wielkie brawa! Dziękuję bardzo! O, to inne! Podsumowując wydarzenie, mogliście tu zobaczyć 1000-konne driftowozy, sporo super samochodów, było też dachowanie, także działo się tutaj. Polecam imprezkę, mega fajny event. Zapraszam Was do lajkowania, subskrypcji i piąteczka.